Witajcie. Dzień dobry. Dzisiaj dzięki Bavaria Motors mamy X4. Drugiej generacji. Właśnie, no pierwsza generacja, powiem Ci szczerze, Brian, mi się nie za bardzo nie podobała, ale Ty tym autem jesteś zachwycony. Wiesz co, zachwycony może to za dużo powiedziane, bo dużo jest innych ciekawych aut, ale X6 jest moim takim marzeniem od dawna, a X4 jakby jest takim marzeniem, które jest trochę łatwiejsze, bo jest dużo tańsze, a buda jest bardzo podobna, a wielkościowo wcale nie ma aż tak dużej różnicy. Ostatnio chłopaki z MotoSpa trochę się przyłożyli, bo pogodę mamy jaką mamy. Zimno. I wyobraź sobie, że podczas mycia auta przyjechał klient, który przyjechał X6. Nie tą najnowszą, ale poprzednią. Stwierdziłem, że zrobię parę zdjęć i tutaj Wam pokazuję. Jak już jesteśmy przy bagażniku, to widzę, Brian, że wszystkie Twoje torby, że tak powiem, się zmieściły. Jeszcze jest zapas. To nie są wszystkie. To nie są wszystkie, natomiast jeżeli chodzi o wielkość, pewnie niektórzy się zastanawiają, po co Ci X4? Takie małe, coupé, bez sensu. Wiecie, ile tego sprzętu ładujemy? Natomiast różnicy między X3, uwaga, 25 litrów tylko. To jest bardzo mało. A w przypadku, w którym pakujesz rzeczy dla całej rodziny, no to myślę, że spokojnie. Poza tym, bardzo fajny patent. To wszystko się chowa pod miejsce, gdzie jest koło zapasowe. Czyli mamy auto ładne i praktyczne. Ładne, tak, jak najbardziej, praktyczne. Ja bym chciał jeszcze trochę więcej miejsca, natomiast tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o miejsce, zajrzyjmy na tylną kanapę. Tak. Jak na tej klasy samochód z taką fajną linią dachu, zadziwiająca ilość miejsca. Nie sądzisz? Ja może nie jestem wielkim koniem, ale naprawdę wcale nie czuję się klaustrofobicznie, wręcz bym powiedział, że jest tu bardzo wygodnie. Nie jestem fanem siedzenia z tyłu i jak będzie to moje auto, to nie będę siedział z tyłu, ale tak. Ale tak. Z zewnątrz naprawdę ładnie. Ja wiem, że ja się, że tak powiem, nie mam, wiesz, tego takiego zmysłu estetycznego. Zawsze na ZP-tach brałem korepetycja, kolory rozróżniam 3, jak w tym kawale. RGB. No wiesz jakie, nie? Nie będę mówił. Natomiast to auto z zewnątrz mi się podoba. Pierwsze wrażenie ze środka również. Jest to coś, czego mi brakowało w tych, na przykład w X5 i w ogóle nawet w mojej czwórce. Jest tutaj, widać, że siedzimy w BMW, ale wreszcie to unowocześnili. I wreszcie zaczynają jakby gonić konkurencję, która pod względem estetycznym w swoich modelach no, zmieniła wystrój bardzo. Okej, ale na przykład jeżeli chodzi o heksagonalne kształty i tak dalej, już były w X3. Tak. Więc jakby no, jednak nadal jest to ciągnięte, natomiast jest rozwijane. Wiem, o co Ci chodzi. Wygląda tak, faktycznie robi wrażenie. Prowadzi się już, od razu można wyczuć, jak fajne, kompaktowe auto pod maską, nie wiem, czy wiesz, jaki mamy silnik. 2,5? Nie, to jest silnik dwulitrowy o znaczeniu 25D, czyli ma biturbo. No właśnie, 2,25 mnie zmyliło. Tak. Nie, to jest dwulitrówka, czterocylindrowy, typowy silnik. Moc nominalna 231 koni katalogowych. 231. No to nie ukrywam, że czuć, że nie czuć. Powiem Ci, że po pierwsze, ten dieselek pracuje bardzo cicho tutaj. To już naprawdę no, bardziej słyszę lusterka przy wyższych prędkościach niż silnik. No to jechaliśmy 140, tak. No to faktycznie. Druga sprawa, jest dosyć elastyczny i się zbiera fajnie, więc myślę, że ta opcja jako takie, wiesz, auto do wszystkiego i w miarę ekonomicznej, do tego, żeby sobie gdzieś tam polecieć w trasę, wystarczy. Okej, 3 litry w dieslu bardzo bym chciał, kocham te 3 litrowe silniki BMW, ale no, ta wersja i tak tania nie jest. Jestem ciekaw spalania na trasie, bo z tego, co jeździłem teraz w zasadzie prawie 2,5 dnia, to spalanie miałem około 10 litrów w mieście. Ni dużo i mało. Z jednej strony 4 mało, napęd, bo to jest X-Drive. Tak, właśnie. A właśnie, przepraszam, że się wtrącę, nawiązując do poprzedniego odcinka z X2, gdzie silnik był poprzeczny i tak dalej, to jest rasowe BMW. Silnik mamy, tak? Nie zaglądałem pod maskę. Aha. Silnik mamy wzdłużnie, tutaj mamy skrzynię biegów, tam mamy tylny most, główną osią napędzającą jest tylna oś, przód się dopina.
momencie, kiedy tylna zaczyna się ślizgać. Czyli, no i widzisz. Czyli można, jest fajnie. Można. I co więcej, ten dwulitrowy silnik jest stosunkowo, relatywnie oczywiście, lekki, więc w tym samochodzie jest bardzo cofnięty środka, przez co prowadzenie jest no, bardzo fajne. I to trzeba powiedzieć. Tak, to jest prawdziwy BMW, czat, approve. Przybita pieczątka. Przybita tak. Pieczątka. Czekaj, włączymy sobie sporcika. Fajne to jest. Zegary się zmieniają. Tutaj jakieś... To jest bardzo ciekawe, natomiast tak jak rozmawialiśmy, ciekawe czy w wersji podstawowej mamy jeszcze te analogowe, które wolałbym. Wydaje mi się, wolałbyś? Tak, wolałbym. Wolałbyś analogi? Mhm. Wiesz co, ja Ci powiem szczerze, ja bardzo doceniam analogowe zegary i bardzo je lubię. Wychowałem się na analogu, jestem dzieckiem analogu, ale BMW bardzo ładnie sobie radzi z tymi cyfrowymi. To naprawdę nie przeszkadza i też jest ładne, więc jakby tutaj nie mam nic przeciwko, uważam, że to bardzo fajnie. Oświetlenie ambient, zmieniające się? Petarda, dodatkowa rzecz, dodali dwukolorowe. Mm. Mamy możliwość już konturów w innych kolorach, fajne. Czego to ludzie nie wymyślą? Fajne. Mnie akurat takie dodatki jarają, bardzo mi się to podoba, więc się bawiłem. Ciekawa sprawa. Ciekawa. Co jeszcze Ci tak mogę powiedzieć, Brianku? No, łopatki przy kierownicy, standardowo. W takich lepszych wersjach ten M-pakiecik z czarną podsufitką zawsze robi robotę i uważam, że... Tak, pięknie jest. Że to jest pięknie, duże okno dachowe. Nie, no auto jest fajne. Cena tego egzemplarza to jest około 340 tysięcy. Troszkę jest. No, jest troszkę i trzeba powiedzieć, że no... to jest kupa pieniędzy. Pytanie, czy jest warta. No na pewno auto się bardzo fajnie prowadzi, na pewno jest bardzo ładne, jest bardzo pakowne, jak na tą linię dachu, która dosyć mocno opada, wiesz, bałem się, że to nie będzie miejsca. Ale to jest to, co Ci wspomniałem, 25 litrów różnicy przy bagażniku samym, do X3. To prawie nic. Tak naprawdę X3... On ma powyżej 500, nie? Słucham? On ma powyżej 500 litrów ten bagażnik. Tak, tak. No a fotele składane w jednej linii ponad 1000 wychodzi. No to rewelacja. To jest rewelacja. To jest naprawdę, wiesz, wystarczy położyć fotele i masz ale kosmos. Ale wydaje mi się, że wiesz, że tu jest mały plagiacik. Bo dupka tego samochodu bardzo przypomina jednego Mercedesa. No to słucham Cię, którego? GLC. Z rzeczy, które jeszcze podobają się w tym samochodzie, head-up. Head-up, genialny. Head-up jest bardzo fajny, dużo informacji, bardzo czytelnych. No i fotele. Fotele też robią robotę, te wyprofilowane boczki na zakrętach, wiesz, nie masz mamy tendencji... spokojną regulację ich elektrycznie z foteli, więc też jest bardzo wygodne i fajnie otulają. Dobrze, Brian, panie gadżetmenie, czyń honory, siadaj za kółkiem i teraz Twoja opinia. Dobrze, dziękuję. Tu działa, tu działa, tu działa. Jest klask, synchronizacja. Trzeba wspomnieć, że audio jest zacne. Co mamy? Harman Kardon. Tak. Chociaż nie ukrywam, że jak robiłem przebitki, to skupiłem się na głośnikach w drzwiach, które nie są podpisane. I mówię sobie, kurde, no nie obrandowali. Mhm. No ale jest. Ale jednak grała. Jest, wracamy, honor jest na słupkach. Są głośniki, które są podpisane. I co najważniejsze, na przykład to niestety nie było fajne w Kia Stinger, którą testowaliśmy, że Kia też miała, że tak powiem, ładne naklejki na głośnikach, ale grało to słabo. Grało to słabo, nie ukrywam, że X2 też bardzo dobrze grało. Miało fajne subwoofery. Tak. Ale tutaj jest bardzo fajne. Akurat cały zestaw multimedialny uważam za bardzo ciekawy. Mhm. Natomiast coś wyczytałem, a potem musiałem to sprawdzić, to X4 ma już ten system gestów. Słyszałeś o tym? Nie. O, żeż mordę. I mamy zmienianie nawet zmienianie piosenek, mamy odbieranie telefonów, mamy nawet wyszukiwanie czegoś tam. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o zestaw multimedialny i ten system dotykowy, sobie kiedyś oglądałem jakąś recenzję i mówię, kto będzie z tego korzystał? Ja! To jest genialne. Mhm. To jest tak wygodne, jedziesz sobie i po prostu lekkim po prostu ruchem zmieniasz sobie piosenkę, zmieniasz głośność, cokolwiek.
Bardzo ciekawe, bardzo fajna opcja. Natomiast wracając do części gadżetowej. To jest gdzieś w środkowym panelu, gdzieś tutaj. Ha! Słuchajcie, nie wiedziałem. Ciekawa opcja, ale powiem tak. Wracając jeszcze do... No ty mi tu... DSC on. No ja lubię wyłączyć sobie. Ja wiem, ale to potem byśmy się zdziwili. Wracając do head-upa. Mhm. Nie bawiłeś się tutaj wszystkimi opcjami? Nie, wiesz, ja to tam kierownica, pedały i biegi. No. Właśnie, ale ja wychodzę z założenia, że jak coś w samochodzie jest, to ma działać. Się płaci jeszcze, za to się płaci. Za to się płaci, to ma działać, a jeżeli działa, no to chcę wiedzieć, jak działa. Ale ty jesteś gadżeciarz, ja mówię. Ja lubię, tak, no, ja lubię. No dobrze, no. Właśnie dlatego jesteś tutaj, bo wyciągniesz esencję tam, gdzie ja już dawno bym tą torebkę wyrzucił. No. Okej, okay. Mhm. Ale wiesz co, nie, wspomnieliśmy, że head-up jest fajny i tyle. On jest duży. Na nim się może znajdować dużo różnych rzeczy, które sobie możemy zadeklarować. Mhm. Mamy zadeklarować i może być tutaj czy GPS, czy nasza prędkość, czy asystent pasa ruchu. Mhm. A o tym chciałbym powiedzieć trochę więcej, bo naczytałem się bardzo fajnych rzeczy o tym i stwierdziłem, że to sprawdzę. Okay. Sprawdzałem to wczoraj. Nie wiem, czy to nie jest wina przypadkiem tego, że było trochę ciemno. Było godzina 18, wiemy, co o 18 już się dzieje. Natomiast pomimo tego, że uważał, że widzi pasy, mhm, na zakręcie troszkę większym, niestety już zjeżdżał na tarkę, odbijał z tarki i ledwo dojeżdżał już do po prostu lewej strony pasa ruchu. No tak nieciekawie to wyglądało. Mhm. Więc powiem ci szczerze, że sama nazwa asystent, tak, jest to asystent, on może nam wspomóc jazdę, natomiast no, nie wierzyłbym mu na słowo. To nie jest autopilot. To nie jest autonomiczny tryb. Tak, to nie jest autonomiczny tryb. I powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o jeszcze jedną opcję, która tutaj jest bardzo ciekawa, włącznie z tym środkowym panelem, czyli tym całym systemem ochronnym przed wypadkiem, kolizją i tak dalej, jest super. Niemniej jednak utrzymywanie odległości między samochodami działa, ale w momencie, w którym na przykład samochód sprzed od ciebie ucieknie, a za nim będzie kolejny, no to można się zdziwić, bo trochę ci przyspieszy, zaraz hamuje i tak nie do końca czujesz się niepewnie, tak ci powiem. Słuchaj, no to nie jest rozumna istota, on ma tylko pewne algorytmy wzorcowe, tak, i na pewno zaskoczy go jakaś sytuacja. Ale mnie mimo wszystko i tak zaskakują te wszystkie tryby, bo to, co pozwala nam to wykorzystać i tak dalej, no jest genialne. Widzisz, ja jestem, tak jak już wspomniałem, dzieckiem analogu. Dla mnie motoryzacja to jest bardziej cały czas jeszcze taka, wiesz, ta gałąź, gdzie takie gadżety są ciekawe, ale nie są jej treścią. Mhm. Ale teraz samochody ogólnie projektuje się w ten sposób, żeby więcej miały gadżetów czasem, a właśnie silniczki, jakieś małe popierdółki, rozumiesz, z trzema turbinami. Tak. Idzie to w taką stronę i jakby moja opinia o tym jest nie do końca pochlebna, ale taki mamy świat. Ale my żeśmy sobie pogadali, znowu filozofujemy, a auto trzeba obgadać. Więc tak, takie clue, podsumowanie. Bardzo ładny samochód z przyzwoitym silnikiem, świetnie się prowadzący, obszerny jak na, że tak powiem, wizualną stronę, która na pewno był bardziej projektowany pod design i pod, wiesz, kształt niż pod praktyczność, ale przy okazji wyszło całkiem praktyczne, fajne auto. Czy bym sobie kupił to za 340 tysięcy? No nie mam takich dylematów na razie, więc ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że jest to dobry samochód i na pewno się znajdą chętni. Myślę, że się na pewno znajdą chętni, natomiast jeżeli chodzi o podstawę, musiałbym się dowiedzieć, co podstawa ma. Mhm, tak. Natomiast na podstawę chyba mógłbym się zdecydować, bo to nie jest aż tak duży koszt. 200 tysięcy, 204 zaczynamy. No właśnie, no to trzeba liczyć, że dobre auta już się zaczynają w takich kwotach. Jestem bardzo ciekaw w wersji podstawowej, jak bardzo jest ograniczona w porównaniu z tym. No właśnie, tak to jest, że do testów zazwyczaj, nawet na prezentacjach przychodzicie Państwo do salonu, to zawsze zazwyczaj dostajecie te fajniejsze wersje z lepszymi silnikami. Powiedzmy, że mamy tą średnią. My mamy taką średnią wyższą. Tak, średnią wyższą. No,
chciałbym też mieć możliwość przejechania się tu na przykład takim 3-litrowym dieslem tutaj. Wiesz. Tak, to byłoby ciekawe. Tak, to byłoby ciekawe. Chociaż ten 4-cylindrowiec tutaj daje sobie radę i nie zostaje mi nic innego, jak jeszcze go przetestować sobie na roleczkach. Dobra, jesteśmy na roleczkach. Trzeba autko sprawdzić. Będziemy mierzyć w trybie synchro, czyli z pasem, który synchronizuje przednią i tylną oś. Dla świętego spokoju wyłączymy też wszystkie systemy bezpieczeństwa, żeby radary i tak dalej nie przeszkadzały. Wszystkie systemy są wyłączone. ESP też, tryb sport. No zobaczymy, co bawareczka pokaże. Jeżeli się Wam podobało, doceniacie nasze takie małe pierwsze wrażenie i ogólnie nasz kanał, bardzo prosimy o subskrypcję i łapki w górę, bo tak działają algorytmy YouTube'a, że dzięki temu później jest nas więcej, tak? Tak jest. A oprócz tego zapraszamy Was na grupę Autoholików na Facebooku, gdzie możecie się podzielić swoim zdaniem. I będziemy wdzięczni, jeżeli w komentarzu pojawią się informacje na temat, jak widzicie pierwsze wrażenie w takim duecie. Właśnie, gdzie Brian jest ten pan od gadżetów, ja jestem ten od jazdy i tak się nawzajem uzupełniamy. No to co, dziękujemy. Do zobaczenia. Pa, pa. Do zobaczyska.